Cześć, dzień dobry kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio, krążąc trochę po internecie, wyświetlił mi się dawno wydany film z 2001 roku Cześć Tereska. I gdy zagłębiłam się bardziej w temat, przypomniałam sobie, jak on bardzo mocno jest związany z tym, co tutaj poruszamy. To znaczy poruszamy tematy związane z domem dziecka. Jeśli chcesz dowiedzieć się trochę więcej smaczków, co się wydarzyło dalej, co jest dalej z losami aktorów czy osób, które tam grały, zapraszam serdecznie. Tak jak wspomniałam, dziś będziemy trochę skupiać się bardziej na filmie Cześć Tereska, w którym grały dwie takie kluczowe postaci, bardzo rzucające się od razu, od początku filmu. I to była Aleksandra Gietner, jeśli dobrze czytam, jejku, Gietner, tak, i Karolina Sobczak. Dlaczego się skupimy na tym filmie? Może dlatego, że te dwie postaci to nie były takie typowe aktorki, dziewczynki, które były aktorkami czy pochodziły skądś, gdzie po prostu aktorstwo było wpojone, tylko to były dwie dziewczyny, które na początku były w domu dziecka, a następnie trafiły do zakładu poprawczego. I ja oglądając ten film, ostatnio sobie go przypomniałam, jest oczywiście dostępny cały na YouTubie i link pojawi się poniżej, żebyście mogli też sobie zerknąć i zobaczyć, jak to wyglądało. Film jest czarno-biały, psychologiczny, jest dramatem, trwa 85 minut mniej więcej i powstał w 2001 roku, jak już wspomniałam na samym początku. Dlaczego zostały wybrane aktorki, które w sumie nic nie miały wspólnego z aktorstwem? To były dziewczynki, które miały problemy, jak samo to wskazuje, że były w zakładzie poprawczym. Dlatego, że reżyser, tworząc to wszystko, będąc tam i nagrywając część w zakładzie tym poprawczym, zauważył w nich potencjał, zauważył w nich to, że czują się doskonale przed kamerą. I dzięki temu zyskały właśnie rolę. Dwie postacie, czyli główna rola Tereska, czyli tutaj odgrywa ją pani Aleksandra, oraz drugą rolę odgrywa pani Karolina. No, gdzieś 4 lata. Ci w domu pozwalają palić? No, a dlaczego mają mi nie pozwalać? A ty palisz w domu? No co ty? No i co dalej? Tak naprawdę chciałabym się bardziej skupić tutaj na tej pani Oli. Głównie dlatego, że trochę więcej o niej wiemy. Oczywiście o tej pani Karolinie też trochę wiemy, co się wydarzyło z nią dalej. Jednak dzisiaj głównie będziemy mówić o pani Oli. To bardzo proste. Film uzyskał bardzo wiele ważnych nagród, w tym same dziewczynki miały odebrać nagrodę z Hollywood. Co w tym wszystkim przeszkodziło, bo zapewne miały odebrać, ale nie odebrały. To wszystko polegało na tym, że dziewczynki obie wskazały ten sam powód. Nie pojechały odebrać tej nagrody tylko dlatego, że w ich życiu pojawiła się miłość. Pojawił się chłopak, którym były zakochane i wolały spędzić z nim czas, niż pojechać do Hollywood odebrać nagrodę. Osoby, które pracowały nad tym filmem i chciały, żeby dziewczynki tam pojechały do tego Hollywood i odebrały nagrodę, mówiły, że kosztowało ich to przeogromną ilość starań, ponieważ dziewczyny miały różne sprawy w sądzie, nikt ich nie chciał przepuścić przez granicę, więc musieli wszystko ułatwić tak, żeby mogły dziewczynki pojechać w świat, zdobyć tą nagrodę i może żeby było coś lepiej w ich życiu, bo tak naprawdę to była przeogromna szansa od życia, przeogromna szansa, aby cokolwiek zmienić. Jednak wygrała w tym wszystkim miłość. I to jest taki wstęp, o którym chciałabym powiedzieć. Teraz dalej będziemy się bardziej skupiać na tym, dlaczego wygrała miłość. No bo to, że były w zakładzie, to, że były w domu dziecka, no to wcale nie oznacza, mogły być wyleczone w pewien sposób ze swoich traum. Lub, nie wiem, być na tyle świadome tego, co się dzieje, no bo zagrały w filmie, wiedziały chyba mniej więcej, co się dzieje dookoła nich, jak dużą popularność się charakteryzował, dużą popularnością charakteryzował się ten film. Jednak nie, niestety tutaj przegrały te jakby traumy z dzieciństwa, przegrało to wszystko, co było w nich. Ola od najmłodszych lat była dzieckiem niechcianym. Jak sama wspomina, ona się urodziła przez przypadek. Nikt jej nigdy nie chciał w życiu i już samo to powoduje, jak duża jest na niej trauma. Samo takie coś, że dziecko wie, że było niechciane, już może bardzo mocno namieszać w życiu.
dalsza część jej życia polegała na tym, że przez to wczesne dzieciństwo była z babcią, była wychowywana przez babcię. Dopiero z czasem, gdy urodziła się druga córka nowego już partnera i mamy, dopiero wtedy dziewczynki mieszkały razem, zamieszkały razem, razem z mamą i partnerem, co było spowodowane tym, że dzieci, podobno babcia nalegała na to, żeby dzieci wychowywały się wspólnie. Jak sama Ola wskazuje, bardziej było to pokierowane tym, że była jakaś książeczka oszczędnościowa i to bardziej się opłacało, żeby dziewczynki były razem. Jak Ola wspomina ten okres? Wspomina, że z babcią było bardzo przyjemnie. Babcia poświęcała jej wiele uwagi, rozpieszczała ją i była z nią bardzo blisko. Gdy trafiła jednak do mamy, mama nie poświęcała jej w ogóle uwagi, zawsze była tą gorszą, zawsze otrzymywała gorsze rzeczy, zepsute lub po prostu nie takie, a siostra zawsze była na pierwszym miejscu. Ciekawym tutaj momentem jest w wywiadzie, który też Wam tutaj przytoczę na dole, linkiem do tego wywiadu. Niestety on jest trochę opóźniony i średnio się to ogląda, bo szybciej idzie dźwięk niż obraz, jednak no, to co najważniejsze możemy wynieść z tego wszystkiego, bardziej trzeba by było to oglądać jak podcast. Na tej zasadzie. W tym wywiadzie udziela się mama, ale również babcia. I mama mówi takie słowa, które mrożą aż krew w żyłach, że tak powiem. Bo mama mówi coś takiego. Nie można było okazywać miłości Oli, ponieważ była za ruchliwa i za wścibska. Czy to są cechy, dzięki którym nie można kochać dziecka? Które deklarują to, tworzą to, że nie możesz dziecku dać miłości? Dla mnie to jest nie do pojęcia. Tutaj warto wspomnieć, że mama Oli to też jest osoba, która ma wiele traum. Więc tutaj tak naprawdę oceniając Olę, trzeba by było zacząć trochę oceniać jej mamę, babcię i całą rodzinę wstecz. Bo tutaj zachodzi wielopokoleniowa trauma. To nie jest tak, że to od Oli się zaczęło i w Oli zaczęły się dzieci te rzeczy, czy tylko w mamie, tylko o wiele, wiele wcześniej. Tak jak wspomniałam, Ola mieszkała z mamą i z partnerem, który również jej nie akceptował. Uważał, że jestem gorszym dzieckiem i wtedy, kiedy mamy nie było w domu, Oli też nie miało być, Ola nie miała też prawa być w tym domu. Czyli mama, kiedy przebywała w pracy, Ola musiała być po prostu na podwórku i się bawić. Dopiero mogła wrócić do domu, kiedy mama wróciła do domu. Co też jest w ogóle przestraszne, kiedy dziecko takie malutkie, no nie ma w nikim poczucia, takiej bezpieczeństwa. Miała tą babcię, jednak z tą babcią później, mieszkając z mamą, chyba nie miała za wiele kontaktu, nie miało z nią za wiele wspólnego, choć później, patrząc z perspektywy czasu, jak ona dorasta, widać, że ta babcia dosyć mocno ją wspiera. Co zauważyłam z jej wypowiedzi, to że Ola ma przeogromne poczucie winy za to, co się wydarzyło. Ma też poczucie tego, że nigdy jej nikt nie kochał. I nie dziwię się, bo potem jak wypowiadała jej się rodzina oprócz babci, to wszędzie odnoszę takie wrażenie, jak naprawdę ona by była tym niechcianym dzieckiem, nikt by jej nie chciał. I to wszystko powodowało, że ona pragnęła i łaknęła tej miłości. To jest jedna z kluczowych cech, czym się charakteryzują dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czyli pragną miłości. Nawet dodałam taki film, on się pojawi gdzieś tutaj w rogu, Pokochaj mnie. Co jak wiele pokazuje, jak wiele później dzieje się rzeczy różnych powiązanych z tym, co takie dzieci, które nie doświadczyły miłości od nikogo, później robią w dorosłym życiu. I podobnie było później z Olą. Ola pomimo wieku dorastania oczywiście trafiła do domu dziecka, nadal miała złe zachowanie i trafiła do zakładu poprawczego. Tutaj oprócz tego, że mówimy o tym łaknieniu miłości, możemy sobie powiązać z tą sytuacją, czyli pomimo tego, że Ola i Karolina dostały przeogromną szansę, aby zmienić swoje życie, pojechać do Hollywood, no naprawdę i życie mogło się zmienić diametralnie, naprawdę mogło się dosłownie zmienić wszystko, mogły wyjść z tego bagna, w którym były od zawsze. Jednak jak można wyciągnąć kogoś z bagna, dla kogo bagno jest całym jego życiem? On nie potrafi żyć normalnie, nie wie, co to jest normalne życie. Nie wie, co to jest żyć normalnie, żyć z kimś, kto cię kocha, komu na tobie zależy. I wydaje mi się, że pomimo tego, jak wiele pracy i pewnie osób, które były i wspierały i gratulowały im tego wszystkiego, co się wydarzyło w ich życiu związanym z filmem,
one, gdy pojawiła się sytuacja i szansa ucieczki z tego wszystkiego, wybrały dla nich to, co było najważniejsze, czyli wybrały miłość. I choć wiadomo, że ta miłość była toksyczna, i choć wiadomo, że to był największy ich błąd życia, to było w tamtym momencie dla nich najważniejsze. Dla nich ważniejsze było, żeby ktoś był blisko, poświęcił im uwagę, powiedział kocham cię, choć nawet mogło to być nieszczere, niż po prostu odmienić całe swoje życie, wyjechać gdzieś i tworzyć zdrowe życie, zdrowe relacje. Co dalej się dowiadujemy z filmu? Babcia wskazuje, że Ola nie ma wykształcenia żadnego. Z czasem, gdy zaczęła dorastać i wyszła z tego ośrodka, oczywiście znalazła sobie partnerów, którzy również byli toksyczni. Wyszła za mąż i jak sama mówi, nikt nigdy się nie pojawił z jej rodziny na ślubie czy później w trakcie związku. W trakcie związku się pojawiały bliskie osoby typu babcia, jednak ślub, co było dla niej bardzo ważne, żeby ktoś się pojawił od niej z rodziny, nigdy nikt nie przyszedł. Co było spowodowane tym, że nikt nie akceptował jej partnera. Z tym partnerem, którym ma dziecko, no to była relacja toksyczna. On jest alkoholikiem, ona też nie potrafiła sobie radzić i wychowywać tego dziecka. Jest trochę reportaży na YouTubie, gdzieś tam wszystko to spróbuję Wam podlinkować, żebyście mogli mieć całą taką wizję tego, co się wydarzyło z jej życiem dalej, bo to się bardzo ciekawie ogląda, kiedy widzisz taką małą dziewczynkę na ekranie, a następnie widzisz ją w dorosłym życiu. I sytuacja wyglądała tak, że zamieszkała z tym partnerem i miała to dziecko, jednak po pewnym czasie nie radziła sobie z wychowaniem i ponownie w ślady mamy poszła i oddała swoje dziecko do babci. Z czasem też Ola trafiła do więzienia, w którym była dosyć długo, bo kilka lat, więc to dziecko prawie jej nie znało. Znało ją na zasadzie takiej, że przychodziło dziecko na odwiedziny, lecz jednak jak dziecko jest malutkie i mama trafia do zakładu karnego, no to jednak nie ma szans na taką więź, jakby była ona naturalnie przy tym dziecku. I tu znowuż został powielony schemat. Mama jej oddała ją na wychowanie do babci, po czym, bo sobie z nią nie radziła. Gdy ona przestała sobie radzić, też oddała dziecko na wychowanie do babci. Jaki jest wniosek i co może się stać dalej z dzieckiem Oli? Zapewne może się stać to samo, co się stało z samą Olą i z jej mamą, czyli dalej toksyczne relacje, przekazywanie traumy, przekazywanie wstydu, który noszą w sobie i to będzie trwać dotąd, aż w końcu któraś powie albo poczuje w sobie, że należy coś zmienić. Odnośnie Karoliny też jest artykuł, co dalej z Karoliną. I tutaj ona w bardzo młodym wieku również urodziła dziecko, mieszka z chyba nawet nie mężem, ale po prostu partnerem, który jest alkoholikiem, mieszka w miejscu, w którym alkoholizm to jest codzienność, alkohol jest na każdym rogu, wszyscy dookoła piją. Piwa, dupy nie piwa. Piwa jest zdrowsze od tej Pepsi. Ale, ale ja mu Pepsi nie daję, on chce i mu nie daje Pepsi. Widziałeś kiedyś, żeby mu dała Pepsi? No wątpię, żebyś widział. My nie dawałaś mu. No, dawałam. Nie, ja też mówię. Tak, pił. Piwo jest zdrowe. Weź te nogi z tego stołu, no. Matka przyszła z roboty. Bawię, bo na dymie na głowę. Budzika teraz podjadcie. Rano. Budzio. Widzę, a ja pijany spałem. Dobra, dziewucha, ja tak się przydać. Ona sama nie pije, jednak jej partner i całe otoczenie, które znajduje się do niej, jest w ciągłym ciągu. Ciągle piją, piją i piją. Dookoła są awantury. Wiesz, to było czyste mięso najnormalniej. Mięso mi wylatywało. Tylko, że kosy dostałam. On na mnie złapał te dwa. Nie? Dwie kosy złapał największe. I se świrował z tymi nożami najpierw. No i coś tam, awantura. On odłożył te dwa noże. No i doleciał z tym nożem i tam i dopiero ta krew zaczęła tak tryskać po całym mieszkaniu. No od tej ręki to mi tak ciekło, że ja byłam odtąd cała, no bo tak się trzymałaś i no to wszystko na ciebie leciało, wiesz. To i w tą, i w tą, i w tą leciało. To odtąd to cała sielka była brudna, na z tyłu na nogach. Jednak to, czym różni się Karolina od Oli, jest to, że dla niej dziecko jest bardzo ważne. Bardzo mocno dba o to dziecko na tyle, ile potrafi. Z tego da się wywnioskować, po prostu patrząc na to, jak wygląda, bo jest alkohol, krzyki w mieszkaniu, więc to nie jest zdrowe środowisko dla takiego małego dziecka. Jednak stara się, aby to dziecko miało lepszą przyszłość niż ona.
Ale jaki dalej kolejny wniosek odnośnie Karoliny? Zapewne nie będzie miało lepszej przyszłości. Może nie trafi do domu dziecka, bo dba o niego, nie nadużywa sama alkoholu i bierze, stosuje leki na depresję czy jakieś problemy, które ma z nerwami, bo o tych dokładnie ona mówi, że ma bardzo duży problem z nerwami. Jednak przez to, że dziecko znajduje się w takim otoczeniu i widzi dookoła wszystkich ludzi pijących, jak się zachowują, krzyczą, libacje, no niestety dziecko nie będzie miało lepszej przyszłości niż ona, lepszego życia niż ona. I co? I chciałam o tym bardzo mocno opowiedzieć, dlatego że tutaj dostrzegamy to, co się może wydarzyć najczęściej z dzieckiem, które miało traumy, wielopokoleniowe traumy. Bo jeszcze, jeśli to jest trauma jednego pokolenia, to jeszcze jest większa szansa na to, że z tego wyjdziemy. Tutaj bardzo mocno przydałaby się pani jakaś psycholog, pan terapeuta, który by wskazał im drogę. Były w domu dziecka, były w zakładzie poprawczym. Nikt tego nie zrobił. Tak samo zapewne zanim trafiły te dziewczyny do takich miejsc jak placówki czy ośrodki, to też nikt nie wpadł na to, że po prostu może pomoc psychologa wiele załatwić. I tutaj taki drastyczny sposób, możemy obserwować, co się wydarzyło w ich życiu, w bardzo, bardzo drastyczny sposób, jak po kolei wszystko to, co się od małego w nich wydarzyło, od małego, od bobaska, idzie przez ich całe życie, i Karolinę, i Oli, a później przekazywane jest dalej na kolejne dzieci. I no niestety życie nie było dla nich miłe i raczej nie będzie, bo dalej trwają w tym wszystkim, co było, w tych wszystkich krzywdach, które zostały im dostarczone w dzieciństwie. Jest jakieś takie światełko w tunelu, widziałam wywiad taki jakiś dosyć nowy z tą Karoliną Sobczak, czyli tą drugą bohaterką, która opowiada, że chciałaby zacząć normalne życie. Widać jej przemianę, szczególnie w wyglądzie, ale też i w samym sposobie mówienia, kiedy nie ma tego właśnie bluzgów, krzyków, tylko jest dosyć spokojna, więc tutaj na koniec właśnie podczas tego materiału ważne jest wspomnieć, że może jest jakaś szansa i może gdzieś jeszcze z czasem pojawią się materiały, które powiedzą, że no Ola nadal ma takie życie, jakie ma, ale Karolina gdzieś pomimo tych wielu krzywd i tego wszystkiego, na przykład dzieciństwa, później wczesnego zostania mamą, coś wyciągnęła z życia, wzięła nauczkę i próbuje to wszystko odmienić. Dziękuję bardzo za dziś, zapraszam do oglądania, zapoznania się z tym tematem, bo jest bardzo fajny. Pomimo tego, że minęło ponad 20 lat, to jednak uważam, że wiele takich sytuacji jak u tych dziewczyn jest powtarzanych, bo te wszystkie traumy są powtarzane, bo nadal nie ma dobrego psychologa i w ogóle dbania o zdrowie psychiczne dzieciaków. I to pokazuje w taki jawny sposób, bo ciężko jest powiedzieć po prostu, o, ktoś zrobi to i tu, to i to. Tutaj mamy doskonały przykład, gdzie po prostu dzięki wywiadom, dzięki temu, jak publiczna była ich, że tak powiem, kariera, ich życie, można po kolei dostrzec, ile zła się wydarzyło, ile zła one same powieliły i czy jest jakaś szansa na to, żeby żyć normalnie, kiedy nikt ci nie poda ręki przez całe twoje życie. Dziękuję bardzo za dziś. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki. Pa, pa.